Cześć, siema, jestem Serena Micielan i witam Cię, kochana Krzynko, w kolejnym vlogmasie na moim kanale, a dzisiaj przychodzę do Was ze storytime, dość długo wyczekiwanym storytime, ponieważ opowiem Wam dzisiaj o tym, jak z totalnego przypadku dowiedziałam się, że choruję i przez to gromadzą mi się zbędne kilogramy i jak dzięki temu przytyłam około 8 dodatkowych kilogramów, a więc żeby nie przedłużać, to zaczynamy! Snowflakes falling down, it's Christmas time. Ale jeszcze zanim zaczniemy, koniecznie stawcie łapki w górę i zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a ja Was zapraszam na mój sklep nanamicielan.pl, ponieważ właśnie w tym okresie świątecznym do każdego zamówienia wrzucamy 4 wlepki, zdjęcie z autografem, wczoraj podpisywałam północy i oczywiście opaskę silikonową, ale już oficjalnie zaczynamy. Od okresu... Wszystko zaczęło się od tego, że mój psychiatra, który prowadził mnie tak naprawdę od samego początku, niestety z przyczyn prywatnych nie mógł mnie przyjąć na kolejną wizytę i musiałam umówić się do nowego psychiatry tylko i wyłącznie po to, żeby przepisał mi receptę na leki, które do dzisiaj po prostu biorę. Zapisałam się, poszłam na wizytę, mamy tą rozmowę wstępną, co, gdzie, kiedy, jak, ile, w jakich ilościach, srata, tata, wiecie. I nagle padło pytanie, czy miałam badania dotyczące tarczycy. Powiedziałam, że chyba nie, albo przynajmniej nie kojarzę. I wtedy on powiedział, że w takim razie musimy je zrobić, bo całkiem prawdopodobne jest to, że moje paniczne ataki lęku i tak dalej są spowodowane właśnie chorą tarczycą. Więc poszłam na badania krwi i następnego dnia dostałam wyniki. Dokładnie się teraz tutaj nimi posłużę. Norma TSH jest od 0,27 do 4,20, a moja jest obecnie 4,61. Więc to TSH, czyli hormony tarczycy, są przekroczone o 0,21. Wysłałam to mailowo psychiatrze poglądowo, żeby ocenił, jak to wygląda i on sam stwierdził, że w sumie są nieznacznie podwyższone, więc raczej ta tarczyca ma zerowy wpływ na moje samopoczucie psychiczne. Jeżeli się będzie utrzymywać, mam zrobić powtórkę badań za pół roku i jeżeli będzie nadal podobny wynik, to mam się udać do endokrynologa, czyli lekarza od tarczycy. Więc ja jako osoba, która wiecznie choruje na wszystko, jest przyzwyczajona, że jeżeli robi badanie krwi i jest na coś chora, to jej normy są przekraczane o 200%, o 300%, a tutaj takie małe, to olać, zlać, w ogóle po co? Ale jednak wszyscy mnie tutaj cisnęli na boku, moja rodzina, Amadeusz, chłopak. Tak, mój chłopak to jest Amadeusz. Miałam powiedzieć moje kumpele, w sensie dziewczyny, bo mam 4 kumpele, które chorują na niedoczynność tarczycy właśnie. Żebym jednak poszła do tego lekarza, ale ja byłam taka nie do końca chętna, szczerze mówiąc. Ja wprost im mówiłam, że szkoda mi wydawać kasy, bo i tak bym poszła oczywiście do prywatnego, bo na NFZ to można umrzeć na korytarzu, zanim się to stanie. Ale w pewnym momencie, kiedy oni już tak bardzo nalegali, stwierdziłam, no dobra, zapiszcie mnie, pójdę, przebadam się, zobaczymy. Wracam sobie z treningu pociągiem z Poznania do Kościana i nagle mi oświeciło, o kurde, mam dzisiaj badania. I ja lecę jak głupia, po prostu cała zestresowana, że zaraz nie zdążę na te badania. Przychodzę pod tą klinikę i dowiaduję się, że mam badania za 2 tygodnie. Znaczy zadzwoniłam do mojej mamy, bo to ona mnie zapisywała, a ja nie do końca wiedziałam, jak tam wejść. Ale okazało się, że ze zdziwieniem powiedziała, hej, przecież to jest za 2 tygodnie. Ale przyszedł ten dzień oficjalnej wizyty, poszłam do endokrynologa i ku mojemu zaskoczeniu dowiedziałam się, że może w moich oczach to TSH jest naprawdę nieznacznie podwyższone, ale z drugiej strony może to przynieść znacznie więcej negatywnych skutków, niż mogłoby mi się wydawać. Dowiedziałam się na przykład, że moje chroniczne zmęczenie jest spowodowane chorą tarczycą. Dowiedziałam się dodatkowo, że moja nietolerancja na ciepło od pewnego czasu też jest spowodowana tarczycą. Ponieważ na treningach na rurce zawsze mamy podkręcone grzejniki, dodatkowo jest parownica, która robi taki mikroklimat, jest tam bardzo ciepło i ja powinnam czuć się normalnie w takim otoczeniu, w takim klimacie. A bardzo często mi się kręciło w głowie, miałam mroczki przed oczami, źle się czułam. Wypadanie włosów to też jest tarczyca. Mocno przesuszająca się skóra, przede wszystkim na łokciach, tarczyca. I to, co dla mnie najgorsze, a jednocześnie najlepsze,
wiecie, to też jest tarczyca. Wykonałyśmy USG tarczycy, dowiedziałam się, że jest taka mazista i ma przewlekłe zapalenie. Na razie nie jesteśmy w stanie określić dokładnie, co z tego wynika. Jest jeszcze szansa, że jeżeli szybko zareagujemy, to będę mogła się z tego wyleczyć. Ale mam raczej liczyć na to, że problemy z tarczycą toczą się do końca życia. Ale nie jest to jakiś duży problem, jeżeli przyjmuje się leki, czyli po prostu hormony na tarczycę. Pani była naprawdę miła, taka bardzo kochana i ciepła i powiedziała, że ona nie przepisze mi 0,25 mg, ponieważ jest to porcja dla dzieci. Bardzo by nam zależało na tym, żeby to TSH zbić w miarę szybko. I posłużę się teraz artykułem tak naprawdę dlaczego, ponieważ nie jest to temat, który na chwilę obecną jest dla mnie czymś bardzo ważnym. Ale czuję, że za parę lat stwierdzę, że może faktycznie chciałabym i wtedy pojawi się problem. Wysoki poziom TSH w ciąży grozi przede wszystkim niedokrwistością i nadciśnieniem. Stwarza też ryzyko odklejenia się łożyska, przedwczesnego porodu, a nawet krwotoku w okresie połogu. Dzieci urodzone z nieleczoną niedoczynnością tarczycy, czyli podwyższonym TSH matki, często wyróżnia niska masa ciała, a nawet zaburzenia rozwojowe w późniejszych etapach życia. Co więcej, miałabym nawet problem, jeżeli już bym planowała zajść w ciążę, Dlatego też pani doktor chciała uderzyć w to w miarę możliwości szybko. Dodatkowo dlatego, że ja jeszcze nie mam tej tarczycy jakoś bardzo zniszczonej, pojawiają się tam dziurki, powoli zaczęła się ona po prostu zjadać, ale nie jest to jakiś taki bardzo zaawansowany stan, jest to bardzo, bardzo początkowe, dlatego z tej tarczycy będę jeszcze miała szansę się wyleczyć. Zapisała mi więc połowę 0,75, czyli 37,5. Okazało się, że te leki tak fatalnie na mnie zadziałały, że dawno nie czułam się tak źle. Brałam je przez bite 2 tygodnie i w tym okresie strasznie bałam się przyznać do tego, że się źle czuję i nie wiem dlaczego, ale myślę, że było to spowodowane tym, że ja się naprawdę nie mogłam domyślić, że chodzi o te leki, jeżeli chodzi o moje złe samopoczucie. W każdym razie serce waliło mi tak, jakbym cały czas biegała albo przynajmniej przebiegła maraton. Cały czas miałam takie trzęsiawki, po prostu ręce mi chodziły, nogi mi chodziły, jakbym się czymś bardzo, bardzo stresowała. Miałam taki zimny, klejący się pot, nieważne czy było mi gorąco, czy zimno, bardzo nieprzyjemne uczucie i dodatkowo czułam takie drżenia tutaj w okolicach szyi. Jak Amadi mi przytulał albo chodziliśmy spać, to on się mnie pytał czym ty się znowu stresujesz, bo ja chodziłam tak, a ja po prostu się już stresowałam tym, że ja nie wiem, czym się stresuję. U mnie bardzo często takie objawy to jest właśnie bardzo duży stres, bardzo duży lęk, więc stwierdziłam, że może ja faktycznie się czegoś boję, tylko po raz pierwszy od bardzo dawna nie umiałam ustalić czego, dlatego dla mnie to było tak bardzo męczące. Ale kiedy po 2 tygodniach po prostu już czułam się, jakbym miała odjechać i nie wzięłam tabletki, to powiedziałam mamie, że ja muszę mieć zmniejszoną dawkę, bo ja po prostu nie wyrobię, się tak źle czuję. I był szybki telefon do lekarza rodzinnego, że mam silne kołotania serca, pojechałam tam, mama mnie zawiozła, bo ja szczerze mówiąc już miałam nawet problemy z tym, że żeby chodzić, bo ja się tak trzęsłam, że już po prostu byłam wyczerpana tym. Miałam badania serca i na szczęście wyszło, że wszystko jest w porządku z moim serduszkiem, ale miałam zrobiony jeszcze raz USG tarczycy. I ten lekarz powiedział mi, że choroby tarczycy są chorobami już obecnie cywilizacyjnymi, bardzo dużo ludzi na to choruje i tak naprawdę nie ma na to lekarstwa. Możesz tylko uzupełniać hormony i wtedy wszystko wróci do normy, ale nigdy nie ma takiej opcji, że tą tarczycę się wyleczy. Kiedy endokrynolog mi powiedział, że jestem w sumie w takich początkowych fazach i jest jeszcze opcja, że mi się to cofnie, więc w sumie byłam tak bardzo zmieszana, ale też dowiedziałam się, że za jakiś czas mam zrobić badanie pod kątem Hashimoto, bo możliwe, że właśnie w tą stronę to idzie i jeżeli już będę mieć Hashimoto, to będę miała pewność, że z tą tarczycą będę się męczyć do końca życia. Zmniejszyliśmy więc moją dawkę do dawki dziecięcej, po której się czuję naprawdę dobrze. Zauważyłam też, że bardzo dużo ludzi zaczyna mi zwracać uwagę na to, że przybieram na wadze. I w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że no mają rację, że jest coś nie okej. I ze swojego własnego doświadczenia stwierdziłam, że zmniejszę sobie dawki kaloryczne i na pewno schudnę. Zmniejszę je do około 1200-1100. Jak wiadomo, jest to już taka porcja podchodząca pod głodzenie się, ale stwierdziłam, że jak będę tyle jeść, to w przeciągu miesiąca na pewno zejdzie mi z 4 kg i wszystko będzie w porządku. W rzeczywistości doszły 2. I wtedy stwierdziłam, ej, coś jest na serio nie okej. Dodatkowo, kiedy w sierpniu miałam okropną jelitówkę, nie jadłam nic praktycznie przez 5 dni, zjadłam jednego arbuza i niecałą paczkę chrupek, a w toalecie byłam co 15
15 minut, waga nie zachwiała się ani w jedną, ani w drugą stronę. I znowu stwierdziłam z przerażeniem, że coś jest serio nie okej. Ja mam 4 kumpele, które chorują od lat właśnie na niedoczynność tarczycy i zaczęłam z nimi gadać, jakie objawy miały głównie. No i wymieniały wszystkie te, które z grubsza endokrynolog mi przybliżył, ale jedna w pewnym momencie powiedziała, że jeżeli chodzi o leczenie tarczycy, to dieta jest bardzo ważna. Więc z ciekawości sobie wygooglowałam, co można, a czego nie można jeść przy niedoczynności tarczycy. I dowiedziałam się, że niestety, ale jest to na przykład soja. Podczas gdy jest to mój główny, tak naprawdę, substytut białka. Ja go jadłam w naprawdę dużych ilościach. Kiełbaski sojowe, kotleciki sojowe, mleko sojowe, wszystko tak naprawdę. Mama zaproponowała mi, żebym poszła do dietetyka klinicznego. Początkowo byłam nastawiona naprawdę źle, ponieważ ja dietetyków głównie kojarzę z okresu zaburzeń odżywiania, kiedy to było dla mnie wmuszanie jedzenia, wciskanie mi tego, czego nie lubię, na siłę po prostu udowadnianie, że coś jest dobre, że czegoś potrzebuję. Nie cierpiałam tego, nienawidziłam dietetyków, po prostu jak wiedziałam, że mam tam iść, to się czułam jak po prostu ktoś by mi coś odbierał, bo dla mnie to, co chcę jeść, to jest taka wolność, taki brak kontroli, a kojarzyłam to właśnie z takim ostrym rygorem, właściwie zamykania siebie w klatce i tego, że znowu życie po prostu toczy się wokół talerza, że całą twoją planetą jest głupi talerz, który musisz obracać i cały czas uzupełniać. Nienawidziłam tego, ja się bałam tam iść, po prostu się bałam tam iść. Szczerze mówiąc, miałam takie myśli nawet, że jeżeli ja przejdę na dietę, to ja znowu zeświruję. Ja wrócę do tego, co miałam kiedyś, że znowu będę odliczać kalorie, odliczać gramy, bo wiedziałam dobrze, że jeżeli tam pójdę, to na stówę coś takiego się stanie i bardzo nie chciałam tam iść, ale w pewnym momencie stwierdziłam, dobra, zapisuję się, może faktycznie coś mi powie. Poszłam do pani dietetyk po prostu jest cudowna, super, tak pozytywna kobieta, nie spotkałam się z tak pozytywną dietetyczką nigdy wcześniej w ogóle, zawsze kojarzyłam je jako takie rygorystyczne, za przeproszeniem, a ta po prostu była cudowna. Dodatkowo okazało się, że ona też ma niedoczynność tarczycy, też ma Hashimoto, także w ogóle z własnego doświadczenia i też było widać, że z taką pasją robi to, co robi. Weszłam na takie specjalne urządzenie, które zeskanowało wszystko, co we mnie siedzi i dowiedziałam się bardzo przerażającej rzeczy. Otóż to, że mój wiek metaboliczny został tak zniszczony przez tarczycę, że z wieku 20-latki, którego powinnam mieć, skoczył do wieku 32 lat. Dlatego właśnie tak bardzo przybrałam na wadze. Mój metabolizm bardzo się zepsuł, bardzo wolno trawię. Mam bardzo duży problem tak naprawdę z wypróżnianiem się. Na szczęście po głębszej analizie wyszło, że ten wiek metaboliczny jednak jest 25-latki, a nie 32-latki. Na całe szczęście to już jest tylko powiedzmy 4 lata postarzenia mojego organizmu. Ale przez dietę możemy z tego wyjść, możemy normalnie wrócić do wieku metabolicznego, który powinna mieć, czyli wieku 20-latki. I najbardziej szokującą rzeczą było dla mnie to, że dowiedziałam się, że osoby, które tyją na niedoczynności tarczycy właśnie bardzo często idą takim, no, prostym tokiem rozumowania, zmniejszmy ilość kalorii, no to schudniemy. Okazuje się, że jeżeli zmniejszasz ilość kalorii przy niedoczynności tarczycy, to tyjesz, ponieważ twój organizm potrzebuje więcej ciepła. Tarczyca odpowiada za na przykład odpowiednią ilość ciepła w twoim organizmie i zaczyna się martwić, że niestety, ale tego ciepła nie dostanie. Więc zaczyna gromadzić cały tłuszcz w tobie i przez to przybierasz na masie. Przez głupią tarczycę przytyłam 8 kg. Będę teraz to 8 kg zbijać. Mam obecnie wagę 66,8, co dla mnie jest naprawdę dużo, nigdy tyle nie ważyłam. Czy jest mi wstyd? Już nie jest mi wstyd, bo wiem, że to nie jest moja wina, ale w pewnym momencie miałam takie zawahanie się, czy mam się pokazywać, czy ja się dobrze czuję sama ze sobą. Źle się czułam z tym, że czuję, że spodnie są się robią za małe i nie wiedziałam w ogóle, o co chodzi. I miałam wrażenie, że ja już się zaczynam źle odżywiać, że może ja sobie na tych wakacjach za dużo pozwalałam. Ale w rzeczywistości właśnie chodziło o to, że jedząc to 1200 kalorii, ja tyłam, bo organizm mi wszystko magazynował. I teraz, moi kochani, żeby schudnąć, dostałam dietę.
1900-2000 kalorii. Także to jest śmieszne i dużo osób stwierdzi sobie pewnie teraz, że wow, zajebiście, to ty możesz za przeproszeniem wpierdalać i chudniesz. Troszeczkę tak to działa, ale to nie jest taki hop-siup, jakby się mogło wydawać. Poznaję swoją dietę na nowo. Bardzo dużo produktów, które były dla mnie must have, moimi ulubionymi, mi odeszło. Ja nie mogę teraz pić mleka zwykłego, a zawsze płatki, jogurty, to wszystko out. Żółty ser, no przecież moja miłość, codziennie na kolację tosty, jakaś pizza co jakiś czas, zapiekanka, cokolwiek, no głupi parmezan, tak, na makaron, out. Z tym rzeczywiście się będę przez 3 miesiące, za miesiąc mam kolejną książkę, za 2 miesiące kolejną książkę, także będę skończyła z takimi 3 bookami, ale bardzo fajnie, poznaję naprawdę dużo bardzo wartościowych rzeczy dzięki temu. Także do wszystkich osób, które tak upierdliwie zwracały mi uwagę na to, że ja tyję. No mieliście rację, zwracam wam honor. Ale z jednym się zgodzić nie mogę, nie prowadziłam na pewno niezdrowego trybu życia. Ja odżywiałam się naprawdę zdrowo, powiedziałabym, że jak przeciętna nastolatka, znaczy może nie jest to dobre porównanie, bo dieta przeciętnej nastolatki kojarzy mi się raczej z czekoladą, chipsami, pizzą i tak dalej, ale uważam, że po prostu jadłam to, czego potrzebował mój organizm. Od czasu do czasu pozwalałam sobie na jakiegoś fast fooda, nie wiem, raz na 2 tygodnie na przykład sobie pizzę zamówiłam, no bo czemu nie, i sobie ją zjadłam, bo wychodzę z założenia, że naprawdę wszystko jest dla ludzi, tylko kurde z umiarem. I tak właśnie się dowiedzieliście, że moja dieta się troszeczkę zmieniła z przyczyn oczywistych. Mam nadzieję, że dało wam to troszeczkę tak do myślenia, żeby od czasu do czasu właśnie skontrolować, co tam w naszym organizmie się dzieje. Ale u mnie było to ze zwykłego przypadku, tak naprawdę. Gdybym nie trafiła do psychiatry, najprawdopodobniej chorowałabym na tą tarczycę i nie leczyłabym jej jeszcze bardzo, bardzo długo. Bo nie było to dla mnie nic takiego oczywistego, żeby to badać. A okazało się, że w rzeczywistości dołączyłam do dość sporego teamu ludzi chorych. I tak jest już tego szynki. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapki w górę. Jeżeli nie zrobiliście tego jeszcze na początku, oczywiście zapraszam na wszystkie social media, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to tu jest taki magiczny przycisk, którego należy kliknąć i będziecie ze mną na stałe. Widzimy się za 2 dni i elo, kochamy skrzynki, widzimy się niebawem.